Dzień dobry Państwu. Nie chcący całkiem, ale już skoro zaczęliśmy z tym... Dziękuję bardzo. Niezmiernie miło mi wszystkich Państwa przywitać. Dziękuję za tak liczną obecność. Nie spodziewaliśmy się tego. Spodziewaliśmy się za to pięknej pogody, którą zamówiliśmy. Zanim przejdziemy do rozdawania oczywiście kalendarzy, zdradzę tylko, że w tym roku zaskoczymy Państwa podwójnie. W tamtym roku zrobiliśmy pierwszy raz kalendarze z 5 zdjęciami, które pokazywały ludzi i miejsca w Nowej Kucie. W tym roku postawiliśmy na coś zupełnie innego. Oprócz pięknych widoków znajdą Państwo również piękne nowokucianki, ale to już za chwileczkę, bo nie chcę zdradzać wszystkiego. Dziękuję bardzo za przybycie, zapraszam po kalendarze. Spokojnie do wszystkich wystawów, mamy ich 10 tysięcy. Nazwę dla naszej salki kinowej wybraliśmy z naszymi widzami. Ogłosiliśmy konkurs na kinowym Facebooku. Dostaliśmy wiele propozycji, ale najbardziej spodobała nam się nazwa Mały Metraż, ponieważ najbardziej oddaje charakter naszej nowej salki. W małym metrażu będzie można zobaczyć filmy kameralne, studyjne, przeznaczone dla węższego grona odbiorców. Będą się to także odbywać spotkania naszego DKF-u. Mały metraż znajduje się na końcu korytarza za główną salą kina Sphinx. Sala pomieści 20 widzów. Kiedy wybudowano kombinat w Nowej Hucie, miał on nosić nazwę kogoś zupełnie innego. Miał nosić nazwę Stalina. Ale stwierdzono, że to tak straszny zbrodnia, że już lepiej nazwać imienia Lenina, bo to też morderca, ale trochę mniejszy. Dlatego przed kombinatem na takich wielkich wspornikach stanął napis Huta, a przy nim stanął taki niewielki pomniczek. I kiedy w roku 1970 przypadła setna rocznica urodzin Lenina, władza ta w Warszawie postanowiła się trochę podlizać Rosjanom i wystawić taki wielki pomnik Lenina w Nowej Hucie. Pomnik ten miał stanąć w Alei Róż, niedaleko Placu Centralnego. Jeszcze w 70 roku, w kwietniu, a więc za rządów Gomułki, położono kamień węgielny. Ale w grudniu Gomułka już zniknął i na jego miejsce przyszedł nowy pierwszy sekretarz Edward Gierek. Za czasów tego Gierka rozpisano konkurs na pomnik Lenina w Nowej Hucie. Wybrano pomnik zaproponowany przez Mariana Koniecznego, który wkrótce już został też rektorem Akademii Sztuk Pięknych. Wielka feta w 73 roku związana z odsłonięciem. Za Leninem stało takie wielkie rusztowanie. Na nim ustawiano chyba pierwszą w Polsce gigantyczną kartonadę. I tam właśnie były różnego rodzaju gwiazdy, napisy, a przed pomnikiem harcował laikonik. Więc ten pomnik się nie podobał tutaj w Kucie przede wszystkim dlatego, że by sfinansować tego kolosa, zabrano premię wszystkim pracownikom huty. Dlatego w 1979 roku, przed przyjazdem papieża, przed pierwszą pielgrzymką, ktoś postanowił sam usunąć tenże pomnik Lenina i 18 kwietnia
1979 roku o drugiej w nocy Nową Hutą wstrząsnęły dwie eksplozje. Pod pomnik Lenina podsadzono dwa ładunki wybuchowe, ale niestety tak pechowo, że eksplodował tylko jeden i urwał Leninowi piętę. Stąd potem nazywano go Włodkiem Urwi Piętą. Głos Nowej Huty przynosi artykuły o burzeniu. Potępiamy bandycki wyczyn. Oczywiście od razu wielka manifestacja pod pomnikiem Lenina. Wszyscy płakali nad wielkim wodzem. Sprawcy wtedy nie wykryto. Próbowano ten pomnik przewrócić, próbowano go obstawić ławkami, podpalić, ale utrzymał się aż do samego końca komuny. I kiedy nastał nowy ustrój, pierwotnie go nie usuwano. Nie chciano zadrażniać stosunków z Rosją. Więc znowu wybuchły kolejne manifestacje i wtedy zdecydowano się już na krok radykalny. 10 grudnia 1989 roku w nocy przyjechali specjaliści, palnikami odcięli ten pomnik. Tu jest właśnie taki kawałek stopionej nogi Lenina z tegoż odcięcia. Pomnik został załadowany na lawetę i najpierw wylądował w forcie Wróblowice, a następnie został sprzedany do Szwecji, gdzie sobie stoi tam w takim prywatnym muzeum.